Marszałku, szanowny panie ministrze Waldemarze Budo, który w imieniu 140 tysięcy obywateli polskich przedstawił bardzo ważny projekt Stop Podwyżkom. Ale kogo nie ma na tej sali? Znowu nie ma premiera Donalda Tuska. Donald Bieda Tusk zafundował Polakom kilkanaście podwyżek, w tym gigantyczne podwyżki rząd Donalda Tuska zafundował za energię elektryczną. 51%, szanowni państwo. Ale niech tym nielicznym politykom Platformy Obywatelskiej, którzy powinni się wstydzić za to, że doprowadzają do rozpaczy miliony polskich rodzin, niech przemówią liczby, liczby. Otóż, szanowni państwo, popatrzmy sobie na to, ile dziś mniej więcej płaci za zużycie 2000 kWh w czerwcu 2024 roku polski emeryt. 161,40 zł. W lipcu już zapłaci 195 zł, 50 grosza, więc 34 zł więcej. Ale za sprawą rządu Donalda Tuska od 1 lipca ten emeryt zapłaci 244,12 zł, czyli 244 zł versus czerwiec 2024 roku 161 zł, 80 zł więcej. A ile by emeryt zapłacił za to, gdyby nasz projekt, projekt obywatelski, który Prawo i Sprawiedliwość popiera, został przyjęty? 143,05 zł. To jest, szanowni państwo, to, co proponujemy. Niskie rachunki za energię elektryczną. Ale popatrzmy, jak wygląda to w sytuacji polskiej rodziny. 3000 kWh, 228,20 zł w czerwcu 2024 roku, a już w lipcu przez podwyżkę rządu Donalda Tuska 58 zł więcej, czyli 286,40 zł. A w styczniu, szanowni państwo, łapiemy się, szanowni państwo, za kieszenie i płaczemy 357,40 zł. 357 zł versus 228 zł. Czy wyście naprawdę oszaleli? Emeryci, którzy mają 1800-2000 zł netto, będą musieli teraz wyciągać i szukać 100-150 zł dodatkowo, żeby zapłacić za rachunki, żeby się utrzymać. Z czego zrezygnują? Z jedzenia? Gdzie są te wszystkie wolne media, które tak się spotykały z Donaldem Tuskiem, mówiły o tym, jak bardzo ważne są wolne media, gdzie są te TVN-y, te Onety, kiedy jest procedowany projekt obywatelski podpisany przez 140 tysięcy obywateli. Gdzie jesteście? Też płacicie rachunki za energię elektryczną, też płacicie za gaz ziemny. 290 zł, a tylko taka powinna być zdaniem rządu Donalda Tuska taryfa. I co robi? 240 zł niby Polakom pomaga, ale w waszej ustawie zapisane jest, że te 50 zł, które niby mrozicie, odbije sobie PGNiG obrót detaliczny w taryfie za rok 2026. Czy wyście poszaleli? Gdyby przyjąć się projekt obywatelski Waldemara Budy i 140 tysięcy obywateli, to stawka nie byłaby za energię elektryczną za 1 MWh 623 zł od 1 stycznia, ale około 500 zł. Bo wy kredytujecie przyszłorocznymi podwyżkami dzisiejsze mrożenie ceny energii dla milionów Polaków. I tak jest to podwyżka 21% w stosunku do czerwca, w stosunku patrząc się na to, co jest w lipcu. I szanowni państwo, my proponujemy prostą rzecz. Prawo i Sprawiedliwość proponuje procedowanie i poparcie projektu obywatelskiego, ponieważ on jest prosty, dlatego że dotyczy każdego obywatela. Nie trzeba składać żadnych upokarzających, stygmatyzujących wniosków. 11 stron, bon energetyczny, każecie ludziom składać te wnioski. My z mocy prawa proponujemy po prostu mrożenie cen. Bo od tego jest polskie państwo, żeby stać za obywatelem, za polskimi rodzinami. Od tego właśnie jest polskie państwo, żeby emeryci, matki samotnie wychowujące dzieci, nasze rodziny, polskie rodziny, może tutaj pana z posła z Platformy Obywatelskiej stać na takie rachunki, bo jest dzisiaj w koalicji rządzącej, ale Polaków nie stać na to, żeby 51% płacić więcej za energię elektryczną. Wy naprawdę to robicie Polakom. 51% takie są po prostu podwyżki. I szanowni państwo, nie zgadzamy się na takie podwyżki. Musimy przyjąć ten projekt obywatelski. Niestety on jest późno procedowany. Niestety straciliśmy wiele czasu. Pani minister Henning-Kloska nie zajmowała się tym projektem, nie zajmowała się rozwiązaniem problemu, nie walczy na forum Unii Europejskiej, żeby obniżyć podatek energetyczny Unii Europejskiej, czyli EU ETS, który jest powodem tych zwyżek za energię. A czym się zajmuje? No znowu słyszymy, że jest kolejny raz projekt ustawy wiatrakowej. Co wy robicie w tym rządzie? Zajmijcie się Polakami, a nie niemieckimi wiatrakami. Zajmijcie się projektem obywatelskim. Lewico, szanowny panie marszałku, jest pan
przedstawicielem Lewicy. Jest pan Zandberg, nie, już poszedł, nawet Lewicy tutaj nie ma. Czy Lewica naprawdę zgadza się, żeby Polacy płacili 50% więcej za energię elektryczną? Apelujemy jako Prawo i Sprawiedliwość o przyjęcie projektu Waldemara Budy, projektu obywatelskiego, 140 tysięcy obywateli. Stop podwyżkom.